proszę Państwa, rozpoczynam kolejny cykiel pytań i odpowiedzi. Podkreślam, że cykiel, bo wielu z Państwa mnie skrytykowało, że zamiast słowa cykiel użyłem słowa cykl, więc ja się słucham na taką krytykę, jak Państwo widzą, reaguję natychmiast. No i przechodzę do pytań. Pan Sylwester Matuszak. Witam, panie redaktorze, życzę dużo zdrowia. No dziękuję bardzo i nawzajem. Moje pytania. Właśnie rząd angielski i inne ogłosiły przedłużenie restrykcji w związku z COVID-19. Może angielska gospodarka wytrzyma, ale jak według pana będzie wyglądała zapaść w Europie? Czy mógłby pan opisać symptomy i kolejności zdarzeń? No myślę, że tak źle nie będzie, bo nie tylko rządy innych państw europejskich zapowiadają przystąpienie do odmrażania gospodarki, ale nawet nasz rząd taką zapowiedź ustami ministra Szumowskiego przedstawił, więc chyba się zorientowali wszyscy nasi umiłowani przywódcy, że przedłużanie tych restrykcji tak drastycznych jest bardzo niebezpieczne, bo grozi już nie tam klęską epidemiczną, ale klęską głodu, która być może pociągnęłaby za sobą znacznie więcej ofiar niż zbrodniczy koronawirus, bo zbrodniczy koronawirus to tak naprawdę tak wielu ofiar za sobą nie pociągnął, tym bardziej, że precyzyjnie uderza w schorowanych starców, o na przykład takich jak ja. No więc to mniej więcej rola zbrodniczego koronawirusa jest taka sama jak wilka w zwierzostanie. Gdyby nie wilk, to niektóre gatunki by się nadmiernie rozmnożyły, a tak to wilk tam brebkuje. No, krótko mówiąc, zbrodniczy koronawirus przyczynia się do poprawienia struktury społecznej. Ja mogę to mówić, że tak powiem, z otwartą przyłbicą, chociaż bez maseczki, bo sam jestem w tej grupie schorowanych starców. W związku z tym no, nikogo tutaj nie obrażam. Jeśli ktoś się może poczuć tam dotknięty, no to przecież to prawda. Drugie pytanie. Czy podczynania własnego generała realizującego rozkazy były wystarczającą przyczyną do wysłania całej delegacji samolotem na negocjacje? Czy może była inna ważna przyczyna wysłania takiej delegacji, jak ostre stanowisko jednego z państw bloku? Chodzi mi oczywiście o rok 56. No, nie bardzo tu rozumiem. Nie bardzo rozumiem to pytanie. Nie bardzo sobie przypominam, do jakiej sytuacji może się to odnosić, bo owszem, polska delegacja, jeśli tutaj już tak, to owszem, pojechała do Rosji z Gomułką Władysławem na czele, ale pociągiem, podobnie jak Bolesław Bieruch, tylko on już stamtąd nie wrócił, on w marcu 56 roku zmarł, co umożliwiło tutaj przetasowania na tubylczej scenie politycznej, no i zrobienie tak zwanego października i obsadzenie funkcji pierwszego sekretarza przez Władysława Gomułkę, ale nie przypominam sobie, żeby jakaś delegacja in corpore leciała samolotem w 56 roku. Także, no przepraszam, ale nie potrafię tutaj odpowiedzieć na to pytanie, bo nie bardzo go rozumiem. Pan Hugo Steinhaus. Szanowny panie Stanisławie, przede wszystkim dziękuję za nieustawanie w boju. Dodaje mi to dużo otuchy. No cieszę się bardzo. A teraz pytanie. Pani Józefa Szczurek-Żelazko z domu Poręba, sekretarka z Ministerstwa Zdrowia, w szale niesienia pomocy obywatelom zakazała wypowiadania się w mediach pracownikom szpitali na temat stanu ich placówek w czasie epidemii koronawirusa. Ponoć zdarzały się nawet w związku z tym jakieś zwolnienia. Czy zatroskana władza ma do tego typu działań jakąś podstawę prawną, czy po prostu, jak to się mówi, poniósł ją melans? No obawiam się, że poniósł ją melans, bo nawet te restrykcje, które tutaj są nałożone,
no to nie, ich podstawa prawna jest dosyć wątpliwa, na co zwracają uwagę adwokaci, którzy radzą obywatelom, żeby nie przyjmowali tych mandatów, a jeżeli je przyjmują, to żeby się tam odwoływali. No, niezawisłe sądy, jak dostaną rozkaz, to też będą te mandaty zatwierdzać jeszcze z kosztami. Widać, że nasza palestra niezachwianie wierzy w niezawisłość sędziowską. No zresztą, co ma innego robić? Przecież jak ktoś przestanie wierzyć, no to niezawiśli sędziowie się o tym przypadku prędzej czy później dowiedzą i wtedy marny los takiego mecenasa. No ja chcę powiedzieć tak, że w związku z epidemią koronawirusa, nie, zwłaszcza, że nie został wprowadzony żaden stan nadzwyczajny, no to konstytucyjne gwarancje swobody wypowiedzi nie zostały cofnięte. W związku z tym nie bardzo sobie wyobrażam podstawę prawną, żeby pani rzeczniczka Ministerstwa Zdrowia mogła obywatelom, którzy tylko tyle zawinili, że są lekarzami, wypowiadać się na temat zbrodniczego koronawirusa. Skoro osoby nie będące lekarzami się na ten temat wypowiadają, no to dlaczego lekarze mieliby to mieć zakazane? Nie widzę powodu. Pan Wacław Paweł, wielce czcigodny panie Stanisławie, od kilku lat jestem pana wiernym słuchaczem i jestem panu niezmiernie wdzięczny, że wyjaśnia pan, w jakiej naprawdę rzeczywistości żyjemy. No dziękuję bardzo za tę recenzję. Mam pierwsze pytanie, może retorycznie, gdzie jest Owsiak, gdzie się schował, gdzie ten sprzęt i pieniądze z orkiestry, skoro brakuje zwykłych maseczek? Ja sam co nieco wiem. Drugie pytanie, ale to na pierwsze najpierw chcę odpowiedzieć. No, Jerzy Owsiak, o ile mi wiadomo, przebywa ciągle w tym samym miejscu, co zawsze. No i nawet podobno tam jakiś sprzęt zaoferował. No, krótko mówiąc, myślę, że wysuwanie jakichś podejrzliwości w stosunku do pana Jerzego Owsiaka byłoby przedwczesne. Tym bardziej, że jak mówię, sam czytałem taką informację, że coś tam zaoferował w związku z epidemią. Drugie pytanie. Na przekór epidemii wspominał pan kilkakrotnie podczas swoich wystąpień o specjalnych stosunkach Wielkiej Brytanii ze Stanami Zjednoczonymi. Jakie to specjalne stosunki? Z góry dziękuję za odpowiedź i życzę długich lat w najlepszym zdrowiu. No te specjalne stosunki w Wielkiej Brytanii ze Stanami Zjednoczonymi datują się od dosyć dawna, to już w XIX wieku, pod koniec XIX wieku kanclerz Bismarck został zapytany przy okazji jakiejś tam takiej wywiadu, jaki czynnik będzie w największym stopniu kreował politykę w wieku XX. I kanclerz Bismarck odpowiedział tak, taki, że po obydwu stronach Atlantyku mieszkają narody mówiące jednym i tym samym językiem. No i zarówno podczas I wojny światowej, jak i podczas II wojny światowej, no i teraz też rozmaite korzyści Wielka Brytania odnosi z tego właśnie, że po drugiej stronie Atlantyku mieszka naród mówiący tym samym językiem, czyli po angielsku. Przypomnę, że w wieku XX to miało miejsce trzy razy, bo pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa. Warto przypomnieć, że Stany Zjednoczone jeszcze nie były wciągnięte do wojny, jeszcze były państwem neutralnym, ale dostarczały Wielkiej Brytanii benzyny i między innymi śmigieł do samolotów. No i spotkałem się z opinią, że gdyby nie to, to bitwa o Anglię mogłaby wyglądać całkiem inaczej niż wyglądała. No i jeszcze za trzecim razem w XX wieku to była wojna o Falklandy. Wtedy też sekretarz stanu Alexander Haig, amerykański sekretarz stanu, bardzo wydatnej pomocy udzielił Wielkiej Brytanii, chociaż Stany
Zjednoczone nie wojowały bezpośrednio, ale tam różne korzyści właśnie w ramach specjalnych stosunków Wielka Brytania odniosła. Pan Damian H. Drogi panie Stanisławie, oby jak najdłużej mógł pan nas bawić i uczyć. No dziękuję bardzo. Mam dwa pytania. Mówił pan w jednym z ostatnich cykielów, że jedynym sportem, jaki pan ogląda, jest boks. Chciałem zapytać więc, czy ma pan swoich ulubionych zawodników rywalizujących obecnie na ringach zawodowych oraz których uważa pan za najlepszych. Chciałbym również zapytać o to samo, jeśli chodzi o zawodników z dawnych lat. Przede wszystkim, jeśli chodzi o boks zawodowy. No, ja nie mam aż takiego rozeznania w tej dyscyplinie sportu, jak pan tutaj przypuszcza. Znam jednego boksera zawodowego osobiście, pana Tomasza Adamka, którego poznałem przy okazji Parady Pułaskiego w Nowym Jorku. Nawet miałem przyjemność uścisnąć mu dłoń. No i to stąd tak z powodu tej znajomości, dosyć zresztą przelotnej, no ale lepsza taka niż żadna, bardzo obserwuję to, co pan Adamek robi. No i w ogóle wydaje mi się, że jest on bardzo sympatycznym człowiekiem, poza tym, że jest dobrym bokserem, co wielokrotnie udowodnił. Natomiast jeśli chodzi o boksera takiego zawodowego, no to sympatię mam do boksera już nieżyjącego, mianowicie do Joe Louisa. Między innymi dlatego, że kiedyś tam za którymś razem, jak byłem w Nowym Jorku, to poszliśmy na kolację do takiej restauracji, do której chodzili bokserzy. No i tam między innymi Joe Louis, nawet były jego rękawice bokserskie tam jako eksponowane jako eksponat. No a poza tym Joe Louis był w Polsce znany między innymi stąd, że takiej ballady dziadowskiej, że był sobie murzyn, co chodził nago i co się Louis nazywał. No a drugi bokser imieniem Schmerling, który zapragnął też zysku i tak dalej, więc to tego drugiego tak sobie mile wspominam. Co pan sądzi o twórczości świętej pamięci Jacka Kaczmarskiego i jak dobrze pan ją zna? No, za dobrze jej nie znam, natomiast na podstawie tego, co znam, to uważam, że był to wybitny poeta. No i przy okazji jeszcze śpiewak, piosenkarz. No i bardzo lubiłem jego utwory, zwłaszcza te takie historyczne. Na przykład to, no tam winne też, ale taki, że i w roztańczone dźwięki Carmagnoli wpadł marsz przez Alpy armii Suworowa. No to ładnie to było skomponowane właśnie do melodii takiej tej Carmagnoli. Pan Stanisław Fabiański pyta, o tu z innej beczki zupełnie pytanie. Panie Stanisławie, chciałbym zapytać, jaki jest pana stosunek do mszy wszechczasów, zwanej potocznie trydencką. Czy uczestniczy pan w takich mszach i co pan sądzi o reformie liturgii po Soborze Watykańskim II? No, uczestniczyłem wyłącznie w takich mszach, bo ja jestem człowiekiem jeszcze przedsoborowym i jeszcze przed Soborem Watykańskim II byłem ministrantem. W związku z tym musiałem umieć ministranturę, zanim ksiądz Szyprowski świętej pamięci, który się nami opiekował, pozwolił nam założyć komrze i w ogóle służyć do mszy, no to musieliśmy zdać egzamin z ministrantury po łacinie. No i nie tylko z ministrantury, ale musieliśmy też umieć różne takie okolicznościowe pieśni kościelne po łacinie, na przykład ten hymn Pange Lingua Gloriosi, który się śpiewa w Wielki Czwartek. No tu jeśli chodzi, no msza trydencka, jak powiadam, bardzo mi się podobała i podoba, dlatego że ona znaczy wyraża taki respekt
przed majestatem boskim, a nie tu taki. Zresztą zmienia się koncepcja, bo msza trydencka była ofiarą, podczas kiedy msza ta posoborowa to jest uczta. No to jak uczta, to można tam nawet sobie wypić i zakąsić. To w przypadku mszy trydenckiej było to niemożliwe. Jeśli chodzi o sam Sobór Watykański II, to tu jest bardzo ciekawa sytuacja, dlatego że konstytucje soborowe nie likwidowały mszy trydenckiej. Owszem, wyjątkowo, co było podkreślone expressis verbis, dopuszczały języki narodowe w liturgii, ale nawet tam, gdzie takie pozwolenie było, to było zalecenie, żeby wierni umieli, znali modlitwy i pieśni po łacinie, te, które ten. I rzeczywiście dzięki temu jeszcze przed Soborem Watykańskim tym drugim znajomość łaciny tej kościelnej była dosyć powszechna, bo pamiętam z dzieciństwa, że nawet w takich parafiach wiejskich, no to chóry, jak były, a przy każdej parafii był chór, no to musieli to umieć. I na przykład podczas procesji Bożego Ciała, kiedy się tam przy każdym czterech ołtarzy procesja zatrzymuje, no to były śpiewy łacińskie tam przy jednym et qui manducat me, vivit propter me, prawda, i tak dalej. Teraz już mało kto to pamięta. Otóż autorem tych wszystkich zmian, który to przeforsował wbrew konstytucji, instytucjom soborowym, był taki ksiądz nazwiskiem Annibale Bugnini, którego się wszyscy bali. Nie wiem, dlaczego się go wszyscy bali. No w każdym razie respekt przed nim odczuwał nawet podobno Paweł VI. No i ten Bugnini właśnie te zmiany liturgiczne przeforsował, powiadam, wbrew konstytucjom soborowym. Proszę Państwa, na tym kończymy ten cykiel pytań i odpowiedzi. No i na następne pytania odpowiem w kolejnym cykielu.